Inkubator przedsiębiorczości. Nim powstanie, potrzeba jeszcze trochę czasu. Natomiast prace budowlane w budynku dawnego zwaru już ruszyły. W przeprowadzonym przetargu wygrała firma Hrynbud z Mostów. Gruntowny remont obejmie pracę na łącznej powierzchni prawie 700 metrów kwadratowych. W ramach robót budowlanych zostanie przebudowany stropodach, elewacja. W ramach inkubatora, w tej części, w której powstanie inkubator, będzie remont klatki schodowej, parteru oraz tych pomieszczeń, które zostaną przeznaczone na inkubator. Najprawdopodobniej powstanie w przekazanym budynku sala konferencyjna oraz 8 pomieszczeń dla prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto zostanie wykonana wewnętrzna instalacja, montaż kolektorów słonecznych, wentylacja mechaniczna i instalacja oddymiania. Dodatkowo w ramach prac budowlanych cały budynek, w którym funkcjonuje wiele organizacji pozarządowych i firm, zostanie docieplony. Powierzchnia elewacji wynosi 2200 m2, a dachu 1550 m2. Koszt wykonania remontu to ponad 2 miliony złotych. Termin zakończenia prac jest planowany na 30 kwietnia 2014 roku. Projekt Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach. Finansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. W wysokości 75% i wkład własny gminy miasta Lęborg w wysokości 25%.